mieszkańcy złożyli wniosek o powołanie Rady Dzielnicy. Zgromadziliśmy galerię dąbrowskich szopek. Raport z działań dąbrowskich służb mundurowych. Przed nami Sylwester, apelujemy o ostrożność. Do dąbrowskiej komendy trafiły nowe radiowozy. Witam serdecznie. Za nami święta Bożego Narodzenia, a mieszkańcy Dąbrowy Górniczej już działają aktywnie. W środowy poranek poczynili kolejne kroki w celu powołania do życia Rady Dzielnicy Gołonóg. Złożenie wniosku o Radę Dzielnicy, gdzie ta Rada Dzielnicy może będzie mogła mieć na tyle wpływ na decyzję i Rady Miasta i tego o rozwiązywanie tych problemów naszych, gdzie po prostu na razie to echo. Wrócimy do tego tematu jeszcze w nowym roku, by naświetlić Państwu szczegóły dotyczące tej ważnej inicjatywy społecznej. Pozostając w klimacie świątecznym, już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystym Orszaku Trzech Króli. Pragnę jako dziekan dekanatu Najświętszej Marii Panny i kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny zaprosić wszystkich na ten orszak. Na dzień 6 stycznia na godzinę 15 będziemy się gromadzić przy parafii Świętej Barbary, właściwie tuż przy sztolni. Zapraszamy serdecznie na to duchowe wydarzenie, a tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii dąbrowskich szopek. Przed świętami składaliśmy sobie m.in. życzenia spokojnych świąt. Dąbrowskie służby mundurowe raportują, że miniony świąteczny weekend w naszym mieście przebiegł bez przykrych zdarzeń. Ten wydłużony świąteczny weekend upłynął wyjątkowo spokojnie. Do zdarzeń wyjeżdżaliśmy 6 razy tylko. Z takich poważniejszych zdarzeń był to pożar w piwnicy domu jednorodzinnego. Na szczęście nikt tam nie został poszkodowany. Kolejnym zdarzeniem to było potrącenie osoby pieszej przy ulicy Piłsudskiego. Ta osoba została zabrana do Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Ten czas za nami, a już za 2 dni Sylwester. W związku z tym w imieniu Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej apelujemy o rozwagę i ostrożność. Apelujemy do mieszkańców, żeby tutaj zwrócić uwagę właśnie na obsługę tych wszystkich fajerwerków, żeby to się odbywało zgodnie z instrukcją. Nadal co roku zdarzają się jakieś tam powiedzmy przypadki z tymi fajerwerkami, także prosimy o wzmożoną tutaj czujność przy korzystaniu z tego typu zabawek. Jeśli zadbamy o te szczegóły, będziemy mogli czuć się zdecydowanie bezpieczniej. Na to poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta na pewno wpłyną świąteczne, niecodzienne prezenty, jakie otrzymali tutejsi stróże prawa. W ręce dąbrowskich policjantów trafiły 4 nowe radiowozy. Samochody służbowe to oznakowane 2 dwustukonne Ople oraz 2 Hyundai. Radiowozy trafią do policjantów z Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego Dąbrowskiej Komendy, a jeden z nich służbę będzie pełnił w rejonie Strzemieszyc i Ząbkowic. Koszt zakupionych pojazdów to około 220 tysięcy złotych. Na koniec sprawdźmy jeszcze, jaka będzie pogoda w naszym mieście w ciągu najbliższego tygodnia. Tegoroczny grudzień zapisze się w Polsce jako jeden z cieplejszych i najmniej śnieżnych w ostatniej dekadzie. Wysokie oczywiście jak na tę porę roku temperatury będziemy obserwować również przez kilka następnych dni. I tak dziś temperatura w dzień sięgnie 2 stopni Celsjusza. Na nastrój może wpłynąć niekorzystny biometr oraz spodziewane opady deszczu ze śniegiem. Sobota zapowiada się słonecznie i prawie bezchmurnie. Biometr korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie, a temperatura, podobnie jak dzień wcześniej, maksymalnie sięgać będzie 2 stopni.
Sylwestra temperatura znacznie wzrośnie, nawet do 7 stopni. Niestety tego dnia możemy być pewni opadów deszczu oraz odczuwalnych porywów wiatru, który wiać może z prędkością do 50 km na godzinę. Pierwszy dzień nowego roku zapowiada się podobnie, bo będzie w miarę słonecznie, choć deszczowo i wietrznie, z temperaturą oscylującą wokół 6 stopni. To wszystko na dziś. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2018 roku. Do widzenia.